Witamy bardzo serdecznie z Opalenicy. Już za kilka chwil rozpocznie się sparing trzecioligowego Świtu Skolbin z bardzo renomowanym przeciwnikiem, z Hapoelem Tel Awiw. To na pewno Fejsal Mujić, ponad 2 metry mierzący zawodnik z Serbii. My w tym miejscu dziękujemy za możliwość przeprowadzenia tej transmisji właścicielowi hotelu Remes i sponsorom Świtu Skolbin, którzy umożliwili nam to, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Pierwsza akcja drużyny Świtu Skolbin, ale nie udało się przedostać z piłką w oko, udało się oddać strzał, jeszcze będzie okazja na poprawkę Safuri przed bramkę, ale bardzo dobrze interweniuje Rechtsigel. Rozegrać Rechtsigel, podbiegł tam Fejsal Mulić, jest także pressing ze strony Roy Zibriego, jest tutaj okazja dla Hapoelu, bardzo dobra ta akcja, ale nie wykończyli Izraela i wyprowadzają kontrę, bardzo dobre teraz zagranie. Gani, będzie dośrodkowanie, zamknięcie akcji, ostry kąt, ale strzał jest niecel. Dośrodkowanie na dobrej wysokości, okazja i gol! 1-0, udokumentowali swoją przewagę. Adi Gottlieb wyskoczył najwyżej i pokonuje Rechtsigela. Miał piłkę na rękach bramkarz Świtu Skolbin, ale nie zdołał obronić tego strzału. 1-0 prowadzi Hapoel i trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że jest to prowadzenie jak najbardziej zasłużone. Świetna centra, już było widać od samego momentkową. Wygrany pojedynek powietrzny przez Patryka Bila, ale szybko akcja wraca pod pole karne. Okazja, Agajew. Agajew w polu karnym, Agajew, Rechtsigel to broni. Bardzo dobra interwencja Hapoelu. Wczas jakieś trumny się pojawiły, no ale to jakie są w derbach warunki. Dobre dośrodkowanie, okazja po raz kolejny, ale Pil zadania, podcięty jeden z zawodników Świtu, ale arbiter nie reaguje, choć wydawało mi się, że faul był sprawą ewidentną. Teraz zagranie pod pole karne. Safuri tutaj dobrze uciekł, piłka przed bramkę i jest 2-0 dla Hapoelu. Znakomite dogranie i Fejsal Mulić na wślizgu pokonuje golkipera Świtu Skolbin. 2-0 Hapoel, wyraźnie lepsza drużyna w tej pierwszej połowie, podwyższa na 2-0, ale trzeba tutaj przede wszystkim docenić to dośrodkowanie z prawego sektora boiska Ramziego Safuriego. Tylko jeden zawodnik, który rozpoczął ten mecz, a więc Mulić, Fejsal Mulić, strzelec z drugiego gola. On będzie grał w drugiej połowie, a tak poza tym same nowe twarze. Jest na pewno z numerem 17 Marka Hapoelu, Bela, Balasz atakuje. Zagranie do prawego sektora boiska, Fejsal Mulić, okazja na trzeciego gola, ale nie trafił, nie trafił zawodnik Hapoelu z 11 metra. Łatwo się znów wdarli w 16 zawodnicy. Patryk Bil, oj, niedobre teraz zagranie, będzie okazja na kontratak dla drużyny Hapoelu. Fejsal Mulić pod pole karne, niebezpiecznie, Patryk Bil popełnia błąd, musi interweniować Matłoka. Dośrodkowanie, będzie zgranie przed bramkę, szansa, nie ma gola. Naprawdę najlepsza akcja Świtu Skolbin w tym meczu. Maciej Wyganowski starał się pokonać w tej sytuacji. Zdaje się, że piłka będzie odchodzić od bramki strzeżonej przez Lewkowicza. Niezła centra, jest gol! Jest gol dla Świtu Skolbin. Bardzo dobrze posłana futbolówka i Łukasz Zakrzewski strzela gola kontaktowego dla Świtu Skolbin. Jak nie szło z gry, no to trzeba było właśnie stałym fragmentem gry się wykazać. No i to zrobili bardzo dobrze podopieczni trenera Pawła Ozgi. Jest Dawida Zielińskiego. Bardzo blisko bramkarza ustawiona większość zawodników, niezła piłka, Lewkowicz tym razem piąstkuje. Maciej Wyganowski dośrodkowuje, jest tam szansa, ale nie doszedł do strzałów. Jednak wpadli w pułapkę offside'ową zawodnicy z Izraela i w tym momencie arbiter dziękuję obu zespołom za ten pojedynek. Świt Skolbin 1, Hapoel Tel Awiw 2. Do przerwy wyraźna przewaga ekipy z Izraela, udokumentowana 2 golami. Po przerwie lepszy zespół Świtu Skolbin, stały fragment gry zamieniony na bramkę przez Łukasza Zakrzewskiego. To było bardzo przyjemne spotkanie, kilka ciekawych sytuacji, 3 gole padły. Będziemy się pomału żegnać z deszczowej Opalenicy. Konrad Marzec, kłaniam się.